No, teraz to pokazuje komunikat, czy nagrywa dźwięk. A wcześniej nie pokazywał, czyli... Może wtedy jasna sprawa, nie? Czyli wtedy była jasna sprawa. Cześć, Basku. Co ty tu masz? No, jakie mizianie, tylko że teraz to się nie opędzimy od No chwilunie, no przyrzec specjalnie. No tak go drażnisz, no biedny jest, no. Z nim się już witałam dzisiaj, jakby co. Nie wiem, czy zwróciłeś uwagę, jak babcia, jaką babcia ma rękę do kwiatów. Cii! Jak urosły. No, widzę. Widzę, bardzo, bardzo ładnie urosły. Czyli pewnie były, były podlewane. I w ogóle urosło też nam gniazdo os. Tak? Chyba to nie widzę. Także wszystko fajnie. Te twoje zielone też widzę urosły. Trawa nawet tak bardzo nie urosła. Przyrosty na sosnach już są takie jakby były tam od zawsze, a nie świeżaki. Paprocie też urosły. W ogródku to pewnie jest odpał pełen. Trzeba i pewnie jakieś zbiory były. Cześć, cześć. Ciebie trzeba wyczesać, już to mówiłem. Tak cię zostawiłem, zaniedbanego takiego. A w ogóle to też zmieniła się chyba jakoś aura, bo jak wyjeżdżaliśmy, bywało cicho, ciepło. Cicho. Zdejmiesz go z tych kolan? No to co, mam go wygonić, bo ugryź jest blisko. No to chcesz, żeby ci szczekał i piszczał cały czas? Jak wyjeżdżaliśmy, to bywały dni, że było ciepło, ale nie przypominam sobie, żeby tak się dało z przyjemnością posiedzieć, nawet jakby było tak pochmurno. Mhm. No ale wczoraj, jak byliśmy super przyjemnie w Austrii, to wieczorem było chyba u nich, 28? No 28, tak jak ta burza była, nie? Już tak było, no, widać ją przed nami. W Polsce, jak jechaliśmy, jeśli dobrze pamiętam, było 22 w nocy. Mhm. To też było naprawdę ekstra. O, jeszcze coś pada znowu. No tu to musiała być jakaś konkretna burza, skoro tyle wody tu jest, nic nie słyszałam. Nie, no przyjemnie. Jak wysiedliśmy wczoraj z samochodu, to było naprawdę miło. Było w sensie temperatury. No i było dobrze się położyć u siebie w łóżku, wiadomo. Tak jest. O, tu sobie chłopaki już na spokojnie funkcjonują. Co to, pada? No pada, no mówię, nie? Przed chwilą. To dzisiaj taki dzień deszczowy, to, to nie miało tak być chyba. Nie będę miał koszenia, bo nie będziemy siedzieć w ogóle, nie? Nie wiem. Miało być słonecznie, właśnie dziwne. No zaraz zobaczę po prognozę. Może już coś mylę. Może to jutro miało być słoneczne. No tak myślałem, żeby dzisiaj sporo zrobić tutaj w domu, żeby już mieć zełba za jednym razem. No jakby tak nie padało, to chętnie bym se dzieci wygoniła na dwór trochę. Tak, bo siedzą tam przed tym. To teraz siedzą, muszę je zaraz tam ogarnąć, bo wszyscy się położyli tak jak weszli do łóżka, nie wyjmowaliśmy rzeczy z samochodu. Nikt nawet prysznica w nocy nie robił, zresztą to już była trzecia godzina, więc... Więc wszyscy poszli prosto spać. Ugryź, weź, poczekaj, ugryź. No. A tego koteczka nie było całą noc, nie? Dziewczyny go rano, chyba Matylda po niego poszła na dół. Słyszałam, że go wpuszczała. Ale no, poprosił o wpuszczenie? Nie wiem, poszła go wpuścić i słyszałam, tylko tam dłuższy czas chyba siedział z nimi i się tam miziali. A potem przyszedł do nas i chciał, żeby go wypuścić chyba. Ale otworzyłam mu okno i zostawiłam otwarte i wcale nie wyszedł, także tak sobie chciał chyba pomiałczyć. Kurde, pół drogi prawie wczoraj padało, nie? No. Nie no, może nie pół, ale tak wieczorem zaczęło, nie wiem, gdzieś w Austrii już. Czy w Czechach to już było? Nie wiem. No ta burza wczoraj też była zjawiskowa, to naprawdę. Widziałem, że fajna miniatura wyszła do filmu. Tak. Jakby normalnie z błyskiem rozjaśniło, nie? Zdjęciem. Jakieś. Nie, no super się ułożyła ta podróż, bo w miarę sprawnie to, znaczy w miarę, super sprawnie to wszystko wyszło. I jeszcze na dodatek udało nam się tak dosłownie prawie na minutki te Czechy objechać. No faktycznie, prawie na minutki, to chyba 24 minuty tak zostało czasu. Także tak idealnie wycyrklowane. To było przez przypadek całkowicie. Miał być McDonald's, ale no ja to nie miałem serca ich budzić. No, one by się ucieszyły tylko, no ale znaczy ja bardziej chodziło mi o raz, że obiecane, a dwa, że no głodne mogły być, ale dobra, nie rozbudzały się, czyli jakoś tam było okej. Okay. Zaraz tutaj zorganizujemy jakieś śniadanie. Jakiś obiad prawdziwy dzisiaj byśmy zrobili i będzie git. No. Dobrze. Idę zaraz wyprać te wszystkie zasolone gadżety. Tam jeszcze coś zostało w samochodzie, ale to jakieś buty do wody, jakieś takie rzeczy. No i tak,
Dobrze. No i co to mamy za plan, jeśli pada? Mi się wydaje, że to miało dzisiaj, chyba że to może jakoś chwilowo, może to się jeszcze wypogodzi. Zaraz zobaczę w prognozie. No ja to mam plan głównie w domu dzisiaj. Coś tam sama się ogarnąć, dzieci ogarnąć, pranie ogarnąć, jedzenie. Mhm. A później to nie wiem, no niby wieczorem mamy gdzieś tam coś w planie, ale zobaczymy jak to się ułoży. To jeszcze się różnie może ułożyć. No różnie może się ułożyć. No tak, racja. Ugryził. No i tak. No i tak, dobra, to ja tu wracam do kawki. I zaczynamy pić kawkę bez mleka, słuchajcie. Tak, a wypijemy jeszcze jedną, czy nie? Tak. No to ekstra, bo ta już mi pewnie ostygła. No i jak ogólnie jazda tym samochodem? Zarąbiście. Wypadło super, nie? Nawet mam takie dziwne wrażenie, że... Dużo mniej się zmęczyliśmy dużo szybciej dojeżdżamy tym nie samochodem. Nie mam pojęcia, od czego to zależy, bo przecież w ogóle nie śpisz, znaczy ty nie śpisz. Ja tu śpię. Ale skoro mamy podobne spostrzeżenia, to jest ciekawe, bo przecież w busie powinniśmy być właśnie bardziej wypoczęci, a jest odwrotnie. Nie wiem, nawet jak w busie często się wymieniamy, ta jazda jakaś taka jest wyczerpująca. Mhm. Strasznie go trzeba pilnować. Już nie mówię w ogóle o sytuacjach, kiedy wieje wiatr albo pada deszcz. To już jest w ogóle kosmos. Tak, bardziej trzeba się, no... Cały czas trzeba kontrolować, a no ten tak. Jedzie przyklejony i bardzo komfortowo. Nie, no w ogóle też wygodniej się jedzie po prostu, w sensie samo siedzenie i tak dalej, ale... No nie wiem, tak samo w tamtą stronę, jak i w tą, wydawało mi się, że tak gładko, no nie? Bardzo. Bardzo, a wyjątkowo. Właśnie każda ta podróż to była taka udręka, nie masz takiego wrażenia? Taka szarpanina, no. No, takie, Jezu, może zatrzymajmy się na chwilę, może jeszcze trochę, może jeszcze się prześpimy, może godzinka, może pół. No nie? Za każdym razem tak samo. No. A tu wyjechaliśmy o 12, byliśmy jeszcze o takiej porze, że jeszcze poszliśmy normalnie spać. Ale tu jeszcze jest dużo ciszej, dużo ciszej. To no też, a może też to nas tak męczy w tych jazdach busem, nie wiem o co chodzi. Jest dużo ciszej, ale... i wczoraj to my praktycznie jechaliśmy bez radia, nie? Zauważyłaś? Tak, może już zmęczeni byliśmy, ale wiesz, że nigdy o tym nie myślałam, jak się jechało busem, to i tak zawsze było super wygodnie. Mhm. Dopiero teraz takie bardzo bezpośrednie porównanie. Bo w jedną i drugą stronę dojechało się bardzo sprawnie, no. Bardzo komfortowo, naprawdę super. No jestem nawet w szoku, że tak, do takich wniosków doszliśmy, bo liczyłam się z tym, że wrócimy i stwierdzimy, dobra, to dobra, jest bez ostatni sensu. Raz i... W końcu mamy większe auto, będzie nam wygodniej, ale w sumie to nie wiem, czy... No plus busa jest taki, że można tam rzeczywiście nabrać w ogóle rzeczy bez ograniczeń. No głównie to jest taki plus dla nas teraz, nie? Mhm. Co ty robisz? No patrzę, czy się świeci zielone. Bo my jakby z innych jego funkcji takich, z innych jego atutów to tak mało korzystamy, nie? No. No chyba, że teraz ta Islandia, no to może się tam udać. Tak, no to, ale to mówimy o sytuacji, kiedy jedziemy we dwoje, to wtedy bus nagle staje się kamperem i to już w ogóle pomijam takie sytuacje, bo tego nie przebije żadne auto inne nasze. No, ale tak dla piątki to optymalnie było, do wczoraj superowo i wtedy w tamtą stronę też. Jeszcze jakby to było kombi, to już kompletnie jesteśmy zapakowani we wszystko, co jest potrzebne. Ale my i tak byliśmy zapakowani we wszystko, co było nam potrzebne. No i tak, no. I jeszcze mieliśmy trochę luzu. Ale nie? Dlatego, że my pakujemy mało ogólnie, nie? Powiem ci od razu, że jakbym wiedziała, że jakbym jechała w miejscu, gdzie jest pralka, to pakowałabym jeszcze mniej. No fakt, no. Bo na przykład w zeszłym roku w Marinie praktycznie codziennie można było wybrać rzeczy, choćby te z plaży. Nawet nie prać, tylko przy tym pukającym takim szybkim programem, żeby wyjąć i po robocie. Jeśli program trwa pół godziny, to nie jest jakieś tam wielkie pranie, no właśnie ale... Mówię, no. No ale jednak jest wszystko odświeżone i wtedy dużo mniej rzeczy musi być tak w gotowości, gdzieś tam w zapasie wziętych, no nie? No. Właśnie. Także spoko. W ogóle wyjazd uważam za bardzo udany. Bardzo, bo my już jesteśmy nauczeni, co lubimy, jak lubimy, gdzie lubimy tak. I już nie ma szukania. Chociaż cały czas odnosiłam wrażenie, będąc tam, że jakoś tak ten wyjazd był zorganizowany, jak na zasadzie, tak dobra, chodźmy, załatwmy to i wracamy, nie? O wielu rzeczach nie pomyślałam, nie wzięłam tak jak normalnie, jak jedziemy do Chorwacji, czy no, głównie tam. No to myślę, pamiętam, że wziąłem to, tamto, mam to. Teraz w ogóle nie myślałam o tym, bo mi się wydawało, że jedziemy tak tylko, dobra.
tak. Rozwanie. No już się tak porobiło, że ten wyjazd tak traktowaliśmy jak wyjazd no, na chwilę tutaj, nie wiem, gdzieś. No tak, na no Radomia. Tak. Czy do Warszawy, nie? Ale spoko, było wszystko tak jak należy. Tak, wszystko było superowo. No cały czas tak myślę o tym, że jednak powinniśmy się zmobilizować i zrobić raz taką, z rocznym wyprzedzeniem rezerwację na takie, powiedzmy, nie wiem, 2 tygodnie, 10 dni w czerwcu. I wtedy wziąć ten, który nam pasuje, nie? Wtedy wziąć ten, który nam pasuje i po prostu dopasować się do tego, że już mamy taki plan, a nie, wiesz, dopasowywać później plany do tego, co się dzieje, bo zawsze coś nam wypadnie. Mhm. I ja bym była za tym, żeby to był 1 tydzień przed 15 i 1 tydzień po 15. Tak, żeby tam jeszcze było luźno. Mhm. Także może wreszcie się zdecydujemy zrobić taką rezerwację wcześniej, bo... Ale wtedy, wiesz, liczysz się z tym, że możesz na przykład, nie wiem, do Borska nie pojechać. No tak, chociaż tu byśmy to jeszcze chyba, no nie wiem, No da się wszystko zrobić, wiadomo. Po prostu się zastanowić. O ile się odbędzie Borsk, tak jak się zawsze odbywa. Mhm. Czekaj, bo tam zaraz może być... Co? Czekaj, no. A nie, myślałam, że... Chodź. Co tam, Matyśka? Aha, dobrze, cześć. Bo Matyśka chciała się zapytać, czy wszystkie pieniądze są w banku. Tak. Ale mokro. Ugryź. No mokro, bo była burza chyba, wiecie? No, musiało lać. Zresztą nadal pada. No. Co ogródek? No, dobrze zarośnięty, nie? Słuchajcie, ale idziemy. Z nim się też przywitajcie. No zobaczcie, jak on czeka. Co tam, nie no? Co? Tak, już robimy. Tak w ogóle to zaczniemy od tego, że się umyjecie. Dobra, już, nie pisz. Możecie iść... A, on u góry jest. O. Ładnej! Siema! Co tam robisz, jak nas nie ma? A nic. Mamy na sobie. No weź, Klara, nie. Halo. Dobrze, już pogadałaś? Dobra, słuchajcie, trzeba się brać... Widzieliście, jaki domek os nam urósł? No tamten. Już wiecie, jak mają na imię te osy? Krysia, Zdzisia, Edzia i Henia. Edzia. Co tam? Spałaś się? Pokaż. Wdrożyłaś się tu? Nie. Nie raz, pewnie. Czy drapałaś się już z tym dzisiaj? Było drapanko już? Nie. Oj. No dobra. Klarcie, ty głaskałaś u Gryzia rano? U Gryzia przywitałaś już dzisiaj? Ja już wczoraj przywitałam, tylko to się nie chce zająć. Hej, Łedziuś. Był zajęty. Cześć, chłopie, buzioku. Tu jest Micia. Tłusty jest. Tłusty, no trzeba go wyczesać w ogóle i najlepiej to wymyć jeszcze. Dlaczego? No, dlaczego? No bo jest tłusty i... I dobrze, dobrze wali. Dobrze wali, no, bo jest wilgotna, chyba dlatego. A dawno nie miał mycia wężem, pamiętacie, jak go myliśmy rok temu? Płacz, jak się wychyla tam do ciebie, dziwak. Mama, dzisiaj idziesz do sklepu? No dobra, to tu kończę. To uszanowanko dla Państwa. Nara. Nara.